Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Mądrala, jestem wiceprezydentem pracodawców RP i witam Państwa w imieniu naszej grupy ochrony zdrowia, która istnieje od wielu, wielu lat przy największej organizacji pracodawców. Dzisiejszy temat niezwykle aktualny i niezwykle smutny, bo ostatnie dni i doniesienia dotyczące zakażeń i sytuacji w systemie ochrony zdrowia niestety są fatalne i optymizmu tutaj nie widać. Dlatego też bardzo się cieszę, że dołączyła do nas znacząca grupa przedstawicieli przede wszystkim pracodawców wywodzących się z wielu zakładów pracy, bowiem chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o tym z panem doktorem Adamem Kozierkiewiczem, jak pracodawcy mogą włączyć się aktywnie w tą bardzo smutną historię związaną z akcją przeciw COVID-19. Nie będę powtarzał truizmów, chociaż to się samo nasuwa, że przechodzimy jedną z największych prób ostatnich lat. Przecież musimy się mierzyć nie tylko z narastającą liczbą pacjentów z COVID-19, ale również z brakami kadrowymi w systemie opieki zdrowotnej, z brakami kadrowymi w innych obszarach z uwagi na zachorowania czy też kwarantanny, problemami z zaopatrzeniem w sprzęt ochrony osobistej, jak również w końcu z wyłączonymi z pracy osobami. Te problemy dotyczą wszystkich rodzajów działalności i wszyscy odczuwamy konieczność zmian organizacyjnych i tworzenia rozwiązań zapewniających nasze bezpieczeństwo zdrowotne. Uważamy, że niezwykle ważną kwestią jest zwiększenie świadomości kadry zarządzającej oraz pracowników. Bez świadomości pracowników niewiele zrobimy, ale rola kadry zarządzającej jest w tym momencie szczególna. Chodzi nam o kompleksowe podejście do utrzymania i zatrudnienia pracowników, jak również zadbanie o ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Wydaje się, jesteśmy nawet pewni, że dobrym rozwiązaniem jest, aby konkretny członek kierownictwa, powtarzam, kierownictwa, bezpośrednio zarządu, był odpowiedzialny za obszar zdrowia pracowników w danej firmie. To postulujemy od wielu lat i jak się okazuje, to nie jest nasz sukces, tylko to jest sukces państwa, waszych dyrektorów i waszych zarządów i dyrekcji, która zrozumiała, ludzie, którzy zrozumieli, że ta osoba jest kluczową i ona musi zadbać o zdrowie pracowników. Najistotniejszą kwestią jest zaplanowanie i przeprowadzenie koniecznych zmian organizacyjnych, które zminimalizują ryzyko dla pracowników, a w konsekwencji także dla nas, pacjentów czy też klientów. Problemy kadrowe w postaci niepełnej obsady poszczególnych stanowisk pracy wpływają negatywnie na organizację każdego przedsiębiorstwa. Wiem, że to truizm. Powtarzać tego nie trzeba. Tylko trzeba się zastanowić, jakie działania musimy rzeczywiście rozpocząć albo kontynuować, żeby to w jak najmniejszym stopniu odbiło się na organizacji opieki nad pacjentem. Mówię tutaj o sektorze ochrony zdrowia, czy też w przypadku innych branż, na jakość towarów, usług, obsługi klienta, a w konieczności albo na końcu na rozwój danej firmy. Dlatego bardzo ważne jest naszym zdaniem, pewno Państwo to podzielacie, kompleksowe podejście do utrzymania i zatrudnienia pracowników oraz zadbania o ich potrzeby w zakresie zarówno bezpieczeństwa zdrowotnego, jak też innych niezbędnych działań, które muszą zostać zorganizowane przez pracodawców. Dlatego też z wielką radością zapraszam Państwa
na dzisiejsze spotkanie. Mamy, nie ukrywam, ja jestem pod ogromnym wrażeniem pana doktora Adama Kozierkiewicza od wielu lat, z którym mam możliwość współpracować od około roku 2000 już, kiedy organizowaliśmy działania zarówno w zakresie Akademii Zdrowia, gdzie próbowaliśmy w 2014 roku pokazać, jak ten system ma wyglądać, jak również teraz, kiedy włączamy się w różne działania, które mamy nadzieję z Państwa pomocą przekażemy stronie rządowej. Na to liczymy również w trakcie dzisiejszego spotkania i mamy nadzieję, że to będzie jednym z wyników naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję Państwu jeszcze raz za przybycie i teraz już bardzo proszę pana doktora Adama Kozierkiewicza o poprowadzenie dzisiejszego webinarium. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Adam Kozierkiewicz. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić inicjatywę, którą podjęliśmy jakiś czas temu wraz z pracodawcami, a dokładnie rzecz biorąc z Grupą Ochrony Zdrowia w Stowarzyszeniu Pracodawcy RP. Działanie, które ma na celu, chciałbym przedstawić Państwu inicjatywę, która się nazywa Program Pracodawcy Przeciw COVID-19. Propozycja powstaje teraz, tak? Propozycja powstaje w rok od wybuchu pandemii. Nie powstała ta propozycja w zeszłym roku, w marcu, ponieważ byliśmy wszyscy bardzo zagubieni, tak można powiedzieć. Po tym roku jesteśmy już trochę bardziej, można powiedzieć, ogarnięci, już mniej więcej wiemy, czego należy się spodziewać. Oczywiście główną rolę w zwalczaniu pandemii przejmuje rząd i instytucje rządowe, natomiast wydaje się, że przydałoby się, żeby pracodawcy, środowisko przedsiębiorców wyrażało w większym stopniu, w głośniejszy sposób swoje oczekiwania wobec całego procesu zwalczania COVID-19, całego otoczenia pandemii, ewentualnie sterowania procesem wychodzenia z tego kryzysu pandemicznego. Kontekst epidemiologiczny jest następujący. Otóż obchodzimy rocznicę wprowadzenia pierwszego lockdownu. Tak? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, pierwszy lockdown był wprowadzony, jeszcze się chyba wtedy nie nazywał lockdownem, chociaż niewykluczone, że taką nazwę przyjęto. Był wprowadzony na początku marca 2020 roku na 2 tygodnie. Dzieci i młodzież dostała możliwość pozostania w domu. Mieliśmy nadzieję, że jest to chwilowe, niezaplanowana przerwa w nauce. Były również wprowadzone pewne dodatkowe obostrzenia, ale generalnie ich skala była stosunkowo na początku nieduża. Stopniowo w miarę rozwoju epidemii skala obostrzeń wzrastała, nawet pomimo faktu, że sama intensywność epidemii nie była tak duża. Chciałbym teraz Państwu pokazać taki ekran. Mam nadzieję, że go widać. Pokażę, ile mieliśmy na początku zakażeń i gdzie one powstawały. Połowa marca, zobaczcie Państwo, mamy kilka punktów w kraju, w których powstają jakieś ogniska zakażeń. Tak? One są nawet, trzeba powiedzieć, dość mało ze sobą powiązane. Prawdopodobnie te ogniska powstawały w związku z przyjazdami osób z zagranicy. W miesiąc później cała mapka się już zmieniła, chociaż też trzeba zaznaczyć, że
są pewne rejony, w których występowało więcej zakażeń niż w innych, tak? I na przykład warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie były rejonami, można powiedzieć, oszczędzonymi w owym czasie. W maju sytuacja, można powiedzieć, niewiele się zmieniła. Tutaj jeszcze proszę zwrócić uwagę na te wielkości, czyli w miejscach, w których było najwięcej zakażeń w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, te wielkości były no dwucyfrowe, powiedzmy, tak? I większość, bardzo wiele miejscowości czy też powiatów nie miało żadnych zakażeń. Do lata w zasadzie sytuacja niewiele uległa zmianie. Powstały takie lokalne ogniska, jak Państwo pamiętacie, na Śląsku. W niektórych miejscach powstały takie szybkie, takie zjawiska szybkiego lokalnego rozwoju epidemii, gdzie liczba zakażeń bardzo wzrastała. No ale tak naprawdę epidemia dopadła nas dopiero w listopadzie. I tutaj liczby już były zdecydowanie większe, trzycyfrowe, w niektórych miejscach sięgały około 400 przypadków na 10 tysięcy mieszkańców. Obecnie mamy taki obraz, gdzie jak widać obszary, które tam wcześniej były jasne, obecnie są najciemniejsze. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, nie będę wracał tam do tej tabeli, ale warmińsko-mazurskie zdecydowanie wyprzedziło i nadgoniło wszelkie, że tak powiem, zaległości w zakażeniach. Z kolei województwa południowe, które na początku pandemii były mocno dotknięte, jak na przykład Nowy Targ, no można powiedzieć, nie za wiele się zmieniło w tamtym rejonie. Także widać, ta dynamika pandemii jest bardzo, powiedziałbym, kapryśna, tak? I można też powiedzieć, że środowiska czy też populacje, grupy ludzi, które są doświadczone pandemią, zaczynają zachowywać się bardziej ostrożnie, natomiast ewentualnie grupy osób, które dotychczas nie spotykały tego problemu, no zachowują się mniej ostrożnie i skutkiem tego jest taki właśnie obraz. Oprócz tych zakażeń oczywiście, no zakażenia są pewną dolegliwością, natomiast głównym skutkiem są zgony. W zeszłym roku mieliśmy 75 tysięcy zgonów ponad średnią pięcioletnią, tak? 67 tysięcy ponad liczbę zgonów z 19 roku, 2019, natomiast jeśli popatrzeć w 5 lat wstecz, to ta liczba takich dodatkowych, nadmiarowych zgonów przekroczyła w zeszłym roku o 75 tysięcy tą taką średnią roczną, z czego około połowę przypisano COVID-owi, natomiast druga połowa no, nie została przypisana COVID-owi. Nie wiadomo dokładnie, czy te zgony rzeczywiście były spowodowane w jakiś tam sposób COVID-em, na pewno w pośredni sposób, ze względu na to, że dostęp do opieki medycznej oczywiście bardzo się pogorszył. Na stan obecny, czyli połowę marca, mamy około 4 milionów osób zaszczepionych pierwszą dawką, 1,5 miliona osób zaszczepionych drugą dawką. Koniec akcji szczepień jest zapowiadany mniej więcej na koniec obecnego roku. Czy to się uda, to oczywiście bardzo w dużym stopniu zależy od dostaw szczepionek, ale również, i to z punktu widzenia naszych rozważań jest bardzo ważne, będzie to zależne od sprawności akcji szczepień. Obecnie nie widać ewentualnych problemów z tak zwaną jakąś taką przepustowością szczepień, natomiast można sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy szczepionek będzie więcej, to takim wąskim gardłem będzie właśnie przepustowość systemu szczepień, czyli personel medyczny, który będzie szczepił. Kolejnym zjawiskiem bardzo niepokojącym są nowe warianty wirusa. Jak Państwo wiecie,
bo codziennie jest to omawiane w telewizji. Mamy kilka nowych wariantów. Jest wariant brytyjski, który charakteryzuje się zwiększoną zakaźnością, chociaż wczoraj opublikowano również informacje w Lancecie bodajże, że śmiertelność w przypadku tego warianta brytyjskiego jest wyższa. Nie wiadomo, czy to wynika z zjadliwości wirusa, czy też ewentualnie z masywnego procesu zakażenia. W przypadku większej zakaźności może takie zjawisko mieć miejsce. Oprócz tego mamy dość groźne warianty południowoafrykański i brazylijski, w szczególności ten brazylijski, ale południowoafrykański również, to są wirusy, w których obecne szczepionki nie mają pełnej, nie oferują pełnej ochrony, tak? Nie oferują takiej ochrony, jaką oferują wobec starej wersji, no można powiedzieć, wirusa, ale również tej wersji brytyjskiej. No i mamy narastający dług zdrowotny, oczywiście, czyli odroczone różne formy leczenia, odroczone czy to z intencji, czy też z inicjatywy placówek ochrony zdrowia, czy też po prostu odroczone przez pacjentów, którzy obawiają się kontaktu z lekarzem i z placówkami ze względu na właśnie wirusa. Myślę, że w następnym okresie będziemy obserwować coraz większy problem powstawania jakichś, powiedziałbym, dolegliwości mentalnych, psychicznych związanych z epidemią, z izolacją, z stanem podwyższonego stresu, czyli jakieś stany lękowe, ewentualnie post-traumatic syndrome. No, okazuje się, że wirus wywołuje podobne zjawiska jak działania wojenne. I to jest kontekst epidemiologiczny. Z tego kontekstu w szczególności wynika to, że nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, kiedy epidemia ma szansę wygasnąć. Prawdopodobnie nie jest to perspektywa jednego roku, czyli końca 2021 czy tam początku 2022 roku. Prawdopodobnie ta perspektywa będzie rozciągnięta w czasie, w szczególności jak będą powstawały nowe warianty. Oznacza to w szczególności, że środki ochrony przeciw zakażeniom nie zostaną i nie będą mogły zostać zarzucone natychmiast. Oznacza to, że prawdopodobnie będziemy się musieli doszczepiać przeciwko temu wirusowi co jakiś czas, w szczególności w miarę powstawania i pojawiania się w populacji nowych wariantów. Czyli innymi słowy, będziemy żyli z wirusem i powoli się z nim oswajali, z akcentem na słowo powoli. Gospodarczy kontekst jest następujący. No wiemy, że w 2020 roku nasz PKB spadł, na szczęście nie za dużo, bo raptem o tam 4-5%. Rząd, NBP, Ministerstwo Finansów spodziewają się w tym roku wzrostu PKB w stosunku do bazy z 2020 roku o około 4,3%. Zobaczymy, czy to się spełni. W dużym stopniu zależy to od dynamiki pandemii, w szczególności od tego, czy obecna fala zakażeń jest ostatnią tak dużą i ewentualnie jak ta obecna fala zakażeń długo będzie trwała i w jakim stopniu sparaliżuje gospodarkę. Mamy niestety setki miliardów długu, nazywam, tu jest w cudzysłowie publicznego, bo nie wszystkie nie całe to zadłużenie, o którym wiemy, jest rzeczywiście kwalifikowane do długu publicznego, ale prawdopodobnie będzie. Natomiast są takie, powiedziałbym, bańki zadłużenia ulokowane w instytucjach, które są jakby poza bilansem publicznym, w tym kontekście nie są traktowane jako dług publiczny. Tym niemniej jest to już setki miliardów, setki, czyli około 300, między 200 a 300 miliardami, może więcej. Niektóre branże bardzo cierpią. Jak wiadomo, cała branża turystyki, gastronomii, transportu również bardzo cierpi z powodu pandemii. Prawie że wszystkie, a może i wszystkie branże doświadczają zmian.
zmian, które wynikają z dostosowania się do pandemii, ale również ze zmian wynikających na przykład ze zmian preferencji konsumenckich bądź też preferencji pracowniczych. Czyli pandemia wywołała pewne zjawiska, które na początku są traktowane jako tymczasowe, ale stopniowo coraz częściej mówi się, że te zjawiska będą trwałe. To znaczy zmieniają się modele funkcjonowania firm, zmieniają się modele biznesowe firm, oferowane są nowe produkty, nowe sposoby, w szczególności kontaktów z klientami, bo to jest ten punkt, który jest najbardziej wrażliwy na kwestie epidemiczne. Także generalnie doświadczamy szerokiego panelu zmian wywołanego pandemią, niekoniecznie bezpośrednio związanych z wirusem i zakażeniem, natomiast ze zjawiskami, które wokół tego się dzieją. No i mamy kontekst dużych programów. Nie pomijam tutaj tarcze, bo one się już dokonały i Państwo już z nich korzystacie, ewentualnie jesteście w trakcie, nazwijmy to, rozliczania się z nich, natomiast otwierane są nowe możliwości, nowe działania. Na poziomie Unii Europejskiej jest to program Fundusz Odnowy i Odbudowy i Rozwoju, Reconstruction and Resilience, tak, czyli odbudowy i odporności. Natomiast na polu krajowym jest to Nowy Ład ogłoszony przez premiera Morawieckiego. Co prawda jeszcze nie znamy jego zawartości, no ale generalnie prawdopodobnie te dwa elementy będą kształtować w dużym stopniu to, co się będzie działo w gospodarce w kolejnym roku, dwóch latach. W związku z czym pracodawcy podejmują inicjatywę i ta inicjatywa generalnie ma zmobilizować przedsiębiorców na rzecz przygotowania i wdrożenia wszechstronnego programu zwalczania skutków pandemii w środowisku pracy, w szeroko pojętym środowisku pracy, wykorzystując do tego celu doświadczenia, które już powstały, narzędzia, które ktoś opracował i ewentualnie ktoś już ma z nimi doświadczenie, no i wiedzę nabytą, która w ciągu tego roku powstała. Czyli innymi słowy, chcemy zgromadzić w jednym dokumencie, ale też potem w jednym pakiecie działań doświadczenia, które się nagromadziły w ciągu tego roku pandemii na całym świecie. W kraju oczywiście, ale również za granicą. Doświadczenia, które dotyczą ochrony miejsca pracy, ochrony pracowników, ochrony klientów, ale również przemodelowywania sposobów funkcjonowania firm pod kątem trochę dłuższym niż krótkoterminowy, tak? Czyli innymi słowy zakładamy, że pandemia i jej skutki będą trwały dłużej i w związku z czym warto do pewnych zjawisk w firmie podejść w bardziej systematyczny i taki, powiedziałbym, co najmniej średnioterminowy sposób. Program jest złożony z 6 proponowanych punktów, przy czym jeszcze dodam jedną rzecz, mianowicie obecna treść programu jest propozycją. To znaczy zakładamy, że w wyniku dzisiejszego webinarium, ale również ewentualnych innych kontaktów i współpracy z pracodawcami, w szczególności z firmami, które mają własne pomysły i własne rozwiązania, będziemy chcieli ten program uzupełniać. Także bardzo proszę od razu zastanawiać się nad tym, co Państwo jako pracodawcy macie w tym programie do zaoferowania, do ewentualnie podzielenia się. I jeśli macie Państwo jakieś pomysły, jakieś propozycje, jakieś postulaty, to będzie czas, żeby te postulaty zgłosić. Obecnie definiujemy 6 takich obszarów. 6 obszarów programu, który się nazywa Pracodawcy przeciw COVID, czyli aktywne zarządzanie ryzykiem klienta, bezpieczne stanowisko pracy, stratyfikacja, aktywne zarządzanie indywidualnym ryzykiem pracownika, to zostało rozróżnione, ale to zaraz wyjaśnię dlaczego. Szczepienia przeciw grypie, mimo że mówimy o COVID-zie, zaraz też wyjaśnię dlaczego, szczepienia przeciw COVID i monitorowanie stanu uodpornienia.
Na czym te działania mają polegać? Otóż w przypadku aktywnego zarządzania ryzykiem klienta, przepraszam, to jest generalnie to, co większość firm już w zasadzie robi. Tutaj nie mamy zbyt wielu szczegółowych propozycji. Mamy taką listę kontrolną, która analizy ryzyka zakażenia klientów, którym można użyć do zdefiniowania tego, czy państwa klienci są narażeni w większym czy mniejszym stopniu, ewentualnie w jakim miejscu kontaktu z klientem są narażeni. Także to jest tego typu działanie. Wprowadzamy to działanie tutaj gwoli, że tak powiem, kompletności tego pakietu, aczkolwiek nie jest to najważniejsza rzecz, najważniejszy element tego programu, ponieważ większość działań przystosowawczych i takich ochronnych wobec klientów już państwo wdrożyli. Druga rzecz, drugi punkt jest bardzo ważny i perspektywiczny. Tak? On częściowo jest wdrażany w firmach. Często jest to wdrażane jako działanie ad hoc, tymczasowe, na tydzień, dwa. No, prawdę mówiąc, trwa już któryś tam miesiąc z rzędu. Generalnie jest to dostosowywanie się do zagrożenia epidemicznego w modelach współpracy z klientem. No i tutaj mamy taką listę proponowanych działań, które jak wiemy odbywają się w różnych firmach, które ewentualnie warto rozważyć. No i ta lista, liczymy na to, że w wyniku współpracy z pracodawcami, z przedsiębiorcami będziemy w stanie tą listę rozwijać. De facto ta lista to będzie lista potencjalnych zmian w sposobie dostarczania produktów dla klienta w dłuższej perspektywie. Prawdopodobnie klienci, jak wspomniałem na początku, zmieniają swoje preferencje. Co prawda obecnie trochę narzekają, że nie mogą się ruszyć z domu i na przykład muszą wykonywać zakupy bądź też załatwiać jakieś sprawy przez internet i jest to dla nich uciążliwe, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację taką, że w momencie, kiedy pandemia zniknie, ci sami klienci będą chcieli utrzymać tą samą formę obsługi, co najmniej część z nich. W związku z czym wdrożenie nowych form obsługi klientów, w szczególności za pośrednictwem internetu, ale nie tylko, jest takim działaniem, które warto rozważyć nie tylko w krótkoterminowym i takim typowo pandemicznym kontekście. Wdrożenie działań zapobiegających zakażeniu w miejscu obsługi klienta to też jest działanie, które większość firm już uruchomiło, chociaż najczęściej to działanie zostało uruchomione w takim krótkoterminowym wymiarze, to znaczy można powiedzieć niskim kosztem, tak? Ale też z taką perspektywą, że jest to działanie tymczasowe. Natomiast wydaje się, że można rozważyć to jako działanie nieco bardziej długotrwałe. No i ostatni element tutaj z tej listy to jest zarządzanie działaniami przeciwepidemicznymi. No i generalnie proponowana jest pewna lista działań, taka lista kontrolna zarządzania ryzykiem zakażenia. Myślę, że duża część podmiotów, przedsiębiorstw takie działania już podjęła, natomiast jeśli ktoś jeszcze nie podjął, ewentualnie nie jest zadowolony z obecnego sposobu zarządzania ryzykiem, no to może to spróbować zweryfikować. Drugi punkt to bezpieczne stanowisko pracy. Z tym związane jest po pierwsze identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka wystąpienia zakażeń u pracowników, czyli generalnie jest to związane jakby z trybem pracy i z okolicznościami, w jakich pracownik pracuje. Tu jest proponowana taka znowuż lista kontrolna. Oczywiście ona powinna być dostosowana do sytuacji danego przedsiębiorcy i do tego, w jakiej okolicznościach, w jakim otoczeniu pracownicy pracują.
każdym bądź razie lista ta może pomóc ewentualnie w zdefiniowaniu działań, które w tym kontekście byłyby podejmowane. Następny element to jest wdrożenie zmian w procesach biznesowych zapobiegających zakażeniu, czyli te mechanizmy, które częściowo zostały już wdrożone, no począwszy od telepracy, ale inne działania również, samoobsługa, zdalne zarządzanie sprzętem i tak dalej. Różne działania, które były podejmowane i są podejmowane przez firmy, najczęściej są podejmowane w takim trybie doraźnym, no ale mają duże szanse przetrwać i zmienić model funkcjonowania firmy. To jest o tyle istotne, ten element, tak jak ten podobny element w dziedzinie obsługi klientów, tak, czyli nowy model obsługi klientów, a tutaj mamy nowe procesy biznesowe firmy, o tyle istotne, że warto się tym elementom przyjrzeć właśnie długofalowo i spróbować pomyśleć o wykorzystaniu istniejących możliwości na przykład dotacyjnych, tak, czyli właśnie w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, czy też innych programów, które pojawią się w najbliższych latach, w jaki sposób można wykorzystać te rzeczy dla zmienienia, dla wprowadzenia innowacyjności, głównie w obszarze organizacyjnym w przedsiębiorstwie. No i zarządzanie działaniami przeciwepidemicznymi na zasadzie analogicznej jak poprzednio. Następny element to stratyfikacja i aktywne zarządzanie indywidualnym ryzykiem pracownika. Tutaj postanowiliśmy rozróżnić te dwa elementy, czyli bezpieczeństwo pracy, stanowiska pracy versus indywidualne ryzyko pracownika, ze względu na to, że rzeczywiście pracownicy mogą prezentować różny poziom ryzyka i w związku z czym to samo stanowisko pracy obsadzone innymi osobami, no mogło. Tak, kolejnym punktem programu jest szczepienie przeciw grypie, czyli działanie pracodawców na rzecz upowszechnienia szczepienia przeciw grypie. I w tym zakresie chcemy proponować, żeby pracodawcy zidentyfikowali, oszacowali liczbę pracowników oraz ewentualnie liczbę osób z ich rodzin, które chciałyby, potencjalnie byłyby zainteresowane szczepieniem przeciw grypie i pracodawcy opracowali program wsparcia tych szczepień w przedsiębiorstwie. Miałoby to polegać w szczególności na tym, że konieczne byłoby zamówienie odpowiedniej ilości szczepionek z odpowiednim wyprzedzeniem. Wiemy z doświadczenia zeszłego roku, że szczepionek przeciwko grypie zabrakło. Wynika to z faktu, że dotychczasowa historia szczepień przeciwko grypie w Polsce pokazywała, że zainteresowanie jest dość małe i w związku z tym firmy produkujące i sprzedające szczepionki nie zgłosiły wystarczającego zapotrzebowania i w momencie, kiedy zapotrzebowanie na szczepionki pojawiło się w znacznie większym stopniu jesienią 2020 roku, okazało się, że nie jest możliwe do zaspokojenia. Więc konkretna propozycja polega na zidentyfikowaniu liczby pracowników i ewentualnie członków ich rodzin oraz złożenie zamówienia na szczepionki z odpowiednim wyprzedzeniem. To złożenie zamówienia powinno nastąpić wiosną obecnego roku, tak? Czyli jeśli mówimy o sezonie szczepionkowym, sezonie szczepienia 2021-2022, to zapotrzebowanie należałoby zgłosić obecnie.
Następny punkt to szczepienia przeciwko COVID. Tutaj, jak Państwo wiecie, rząd przygotował kampanię szczepień i obecnie ta kampania trwa i jest realizowana głównie przez duże instytucje, szpitale, no niektóre również poradnie, ale generalnie jest ta liczba punktów szczepień, które są zaangażowane w obecnie w szczepienia, jest dość ograniczona. Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia, tych punktów szczepień powinno być około 8 tysięcy, bo tyle placówek zgłosiło się do tego programu. Należy jednak przewidywać, że w momencie, kiedy wąskie gardło w postaci braku szczepionek zostanie usunięte, to będziemy mogli spotkać się z sytuacją, gdzie wydajność punktów szczepień będzie niska. Ten problem zgłaszali lekarze rodzinni, zgłaszały placówki medyczne, które twierdzą, że dołożenie programu szczepień do normalnej praktyki, do normalnego funkcjonowania, w szczególności w małych placówkach, jest dużym problemem, tak? Ponieważ po prostu szczepienia wypychają normalną działalność. W związku z czym proponujemy, by pracodawcy podjęli pewne działania na rzecz szczepienia swoich pracowników oraz ich rodzin w ten sposób, żeby w momencie, kiedy to będzie możliwe, uruchomili punkty szczepień możliwe, że blisko swoich siedzib, tak żeby szczepienie pracowników, ewentualnie ich rodzin było w jakiś sposób ułatwione poprzez to, że te osoby nie będą musiały chodzić do placówek opieki zdrowotnej, no i w szczególności nie będą musiały zajmować miejsca i czasu pracownikom medycznym w tamtym miejscu. Czyli innymi słowy chodzi o przyspieszenie i udrożnienie mechanizmów i procesów szczepienia poprzez zaangażowanie pracodawców, udostępnienie odpowiednich pomieszczeń, no i zaangażowanie ewentualnie personelu przedsiębiorstwa bądź też personelu medycznego, który jest związany z przedsiębiorstwem w ten proces szczepień. I ostatni punkt to monitorowanie stanu uodpornienia. I tutaj przedstawiamy taką koncepcję, która obecnie jest dyskutowana pod hasłem paszportu covidowego. Koncepcja w naszej propozycji nazywa się COVID status i generalnie jest to propozycja, która obejmuje następujące elementy. Po pierwsze, opracowanie standardu prezentacji informacji dotyczących kontaktu z wirusem, uruchomienie narzędzia prezentacji w postaci aplikacji na smartfona i upowszechnienie tego narzędzia do określonych zastosowań. Jak Państwo pewnie słyszeliście, no, na przykład Komisja Europejska została zobowiązana przez rządy krajowe do tego, by opracowała propozycję dotyczącą tak zwanego paszportu covidowego. No, komisja prawdopodobnie pracuje na ten temat, ale no, myślę, że efekty nie będą osiągalne zbyt wcześnie. Nasza propozycja idzie w tym kierunku, żeby pracodawcy swoim własnym wysiłkiem, połączonym z wysiłkiem rządu, przygotowali taki system dla Polski. Generalnie idea tego systemu byłaby taka, że szczepienie pacjenta, ale również zakażenie, ewentualnie pewne informacje dotyczące badań związanych z przeciwciałami, badań antygenowych bądź też PCR, żeby te informacje były dostępne w narzędziu w postaci aplikacji na smartfona. Problem, który powstaje w szerokim rozumieniu tego narzędzia, jest taki, że powstają wątpliwości co do takich fundamentalnych rzeczy, jak na przykład prawa obywatelskie, tak? Czyli swobody obywatelskie, prawa do równego traktowania obywateli w kontekście zakażenia.
I w związku z czym w naszej propozycji my przedstawiamy propozycję, która się skupia na dostarczaniu informacji medycznej, tak? Czyli w naszej propozycji nie kształtujemy interpretacji, nie wpływamy na interpretację informacji medycznej, natomiast chcemy zaproponować, że ta informacja staje się dostępna i ewentualnie wykorzystywana w określonych okolicznościach. Te okoliczności to mogą być na przykład okoliczności wyjazdu za granicę i konieczności okazania się takim dokumentem na granicy, to mogą być okoliczności związane z korzystaniem z oferty przedsiębiorstw turystycznych, ale również z innych instytucji, bądź też infrastruktury, która teraz jest niedostępna zupełnie, ewentualnie dostępna w ograniczonym zakresie, a mogłaby być dostępna co najmniej dla osób, które wykazują się pewnym zakresem prawdopodobieństwa uodpornienia. Czyli mamy pewnego rodzaju propozycję, chcielibyśmy tą propozycję przedstawić jako propozycję przedsiębiorstw polskich, jako propozycję pracodawców RP i z tą propozycją wystąpić do rządu Rzeczpospolitej Polskiej, aby taki system w Polsce wprowadzić. Ten system mógłby być systemem rządowym, państwowym, ale mógłby być też systemem, nazwijmy to branżowym, tak? Czyli systemem, który jest prywatny i który jest stosowany dobrowolnie. Różnica między tymi dwoma podejściami jest dość istotna, mianowicie jeśli państwo będzie chciało tego typu system uruchomić, to pytania o prawa obywatelskie będą bardziej wyeksponowane. Jeśli to samo narzędzie będzie oferowane ze strony przedsiębiorców, to jest to wtedy raczej, powinno być raczej wtedy traktowane jako element, powiedziałbym, transakcyjny, tak? Element transakcji między klientem a przedsiębiorcą. Także tego typu rozwiązanie proponujemy jako rozwiązanie na dłuższy czas. Ten system COVID status może być przydatny także w sytuacji, kiedy będzie konieczne doszczepianie, kiedy będzie konieczne ponawianie szczepień, a zatem to narzędzie może być używane w dłuższym czasie, aniżeli no powiedzmy ten rok czy dwa, kiedy ta pandemia w obecnym kształcie zacznie zanikać. Czyli gwoli podsumowania, proponujemy, aby po dyskusji i po uzupełnieniu programu ze strony słuchaczy tego webinarium, ale również osób zaproszonych do dyskusji w innym trybie, żeby przyjąć program Pracodawcy Przeciw COVID jako pragmatyczne stanowisko dotyczące działań przeciwko COVID-19 ze strony przedsiębiorców. Tak? Czyli chcemy zaproponować jakiś program. Zręby tego programu państwo zobaczyliście z pewnymi trudnościami, za które jeszcze raz przepraszam. W każdym razie chcemy, żeby pracodawcy wyszli z taką inicjatywą. Chcemy, żeby ta inicjatywa została przedstawiona jako inicjatywa przedsiębiorców i pracodawców i chcemy na podstawie, na bazie tej inicjatywy uruchomić współpracę z rządem. Konsekwencją tej współpracy mogłoby być na przykład dokonanie pewnych zmian w kwestii podatkowych, tak? Czyli na przykład tam, gdzie mamy obecnie w kwestii szczepienia przeciwko grypie, obecnie jak wiadomo opodatkowanie tego rodzaju świadczenia jest dzielone między pracodawców a pracowników, no można spróbować podjąć takie działania, żeby to działanie było w pełni wliczone w koszt funkcjonowania przedsiębiorcy. Możemy sobie wyobrazić, że któreś z działań, które są proponowane, przedstawione w tym programie, zostaną zaprezentowane rządowi i z propozycją włączenia tych działań do Nowego Ładu, tak? Który jak wiadomo jest kształtowany, ale jeszcze swojego ostatecznego kształtu nie ma i podejrzewam, że w momencie, kiedy premier go
zaprezentuje, zaprosi środowiska rozmaite do współpracy i wtedy powinniśmy jako pracodawcy mieć swoje propozycje na ten temat. No i ewentualnie moglibyśmy przedstawić pewne działania z zakresu tego programu do Krajowego Planu Odbudowy, czyli na przykład działania dostosowawcze na terenie przedsiębiorstw, działania dostosowawcze do działania w warunkach pandemii, ale również działania po pandemii, tak? Czyli takie działania, które owocują zmianą modelu biznesowego, tego typu działania mogłyby być w jakiś sposób wspierane finansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy. Proszę Państwa, my w pracodawcach podejmujemy, ja wspomniałem wcześniej o Akademii Zdrowia, różnorodne akcje, jeżeli to tak nieładnie można nazwać akcją. To, co dzisiaj zaproponował nam wszystkim pan dr Koziarkiewicz, jest sprawą realną. Może się wydawać, że to jest rzecz odległa, ale na pewno realna. Ale my, jako my dwaj, albo grupa, znacząca grupa, bo w pracodawcach RP mamy i bardzo dużo szpitali publicznych, i mamy przecież szpitale prywatne, i mamy przecież duże sieci medyczne jak LuxMed, Medicover i podobne. Także my mamy oparcie o swoją bazę, nazwijmy to nieładnie, medyczną, ale głos pracodawców dla nas jest bardzo ważny. I ja nie będę ukrywał, jako człowiek, który od 15 lat w jakiś tam sposób próbuje włączyć się w działania, które mają pomóc pracodawcom, jestem Państwu bardzo wdzięczny, bo jest nas grupa około 30 osób, ale nie od razu, jak to mówią w Krakowie, a kolega nasz z Krakowa, a ja akurat dzisiaj jestem służbowo w Gdańsku i stąd Państwu przekazuję serdeczne pozdrowienia. Nie od razu Kraków zbudowano, ale potrzebujemy Państwa pomocy. Musimy wiedzieć, że droga, którą obieramy i te statusy, o których mówimy, i tą akcję Pracodawcy Przeciw COVID, Państwo akceptujecie. I bardzo będziemy wdzięczni za Wasze uwagi. Ja wiem, że może nie teraz, ale po przyjrzeniu się jeszcze raz całemu naszemu webinarium i materiałowi i prezentacji, która będzie wywieszona na naszej stronie. Chcę powiedzieć, że właśnie tak jak tutaj pani Agnieszka do nas napisała, a czy można by było prosić o przesłanie tego programu, aby spokojnie można było przejrzeć tym punktom i przesłać państwu swoje uwagi czy propozycje. No nie wiem, jak pani Agnieszka odczytuje moje myśli, chyba nawet mnie wyprzedziła, a ja dopiero teraz przeczytałem. Dziękuję bardzo pani Agnieszko, bo właśnie o to nam chodzi. Nasz adres mailowy taki dla państwa dostępny to pracodawcy przeciw COVID, @pracodawcerp.pl. I tam będzie można na ten adres mailowy kierować swoje pytania, uwagi. I oczywiście pewne deklaracje, które nam są bardzo potrzebne. Nie chcemy od Państwa pieniędzy, chcemy po prostu wsparcie takie moralne, że ta droga, którą obraliśmy w całym takiej, powiedzmy sobie, programie całym, szczepionkowym, o którym też dzisiaj kolega mówił, zawodowo zaszczepieni, jest rzeczą bardzo istotną dla wszystkich pracodawców. Liczymy na wsparcie państwa i właśnie tak jak tutaj napisaliśmy, na ten adres prosimy wysyłać swoje uwagi. Oczywiście nasze webinarium dzisiaj będzie dostępne na stronie, będzie też prezentacja dostępna na stronie niezależnie, tak żebyście państwo mogli spokojnie się temu wszystkiemu przyjrzeć. Ja tutaj oczywiście przygotowałem się razem z naszymi koleżankami z pracodawców RP z grupy, żeby podsumować to wszystko, ale praktycznie podsumowanie tutaj jest niekonieczne, jakieś specjalne, dodatkowe. Wszystko jest jasne. Naprawdę wiele można zrobić. Ja mimo swojego wieku, jak widać, nie tracę nadziei i aktywności, bo uważam, że naprawdę nawet jak mamy taką sytuację jak dzisiaj, zdrowotną, gdzie dochodzą nas straszliwe informacje, ponad 21 tysięcy osób, u których właśnie w ostatnich dobach, bo to zawsze jest duże pytanie, jakimi dysponujemy na dzisiaj prawdziwymi informacjami do końca, ale na pewno
przerażają te liczby i przeraża też fakt, że jestem w Gdańsku i dzisiaj jeszcze tutaj przenocowałem w bardzo sympatycznym hotelu, ale już od soboty będzie to przez jakiś czas niemożliwe. Dlatego też mamy trudną sytuację, ale to nie znaczy, żeby się poddawać. My państwu daliśmy, a rozpracował to przede wszystkim pan dr Kozierkiewicz, który no, wiele rzeczy już przygotował, nie tylko jeżeli chodzi o całe szczepienia, ale to jest bardzo istotne, żebyście państwo się przymierzyli i wyrazili nam swoją akceptację albo dezaprobatę na zasadzie, a można było tak to zrobić albo inaczej. Nie ma ludzi nieomylnych i dlatego też chętnie będziemy z państwem dyskutować właśnie albo przez mailowe połączenia, albo obiecuję państwu, że będziemy już nie przed świętami pewno, ale po świętach organizować kolejne spotkanie, o których powiadomi państwa na naszej stronie, mamy państwa adresy i bezpośrednio będziemy państwa zachęcać do udziału w tych naszych działaniach. Czy mamy pytanie, proszę. Mamy pytanie pani Magdaleny Nelec, na ile szacujemy prawdopodobieństwo umożliwienia przez rząd uczestnictwa ze strony pracodawców w szczepieniu COVID. Otóż nasza propozycja jest taka, żebyśmy my aktywnie o to zabiegali, tak? Żebyśmy my zgłosili to w imieniu pracodawców, oczywiście nie wszystkich i nie obowiązkowo, ale żebyśmy zgłosili taką gotowość. Ja pamiętam z wczesnych etapów projektowania systemu szczepienia przeciwko COVID, czyli tam mniej więcej z grudnia zeszłego roku, że deklaracje co do zaangażowania pracodawców pojawiały się ze strony rządu, tak? One ostatecznie no, nie przybrały żadnych konkretnych wymiarów, no bo obecnie mamy mało szczepionek i nie ma problemu, że tak powiem, z mocami przerobowymi w zakresie szczepienia, ale wiemy z doświadczeń międzynarodowych, w szczególności brytyjskich, czy tam izraelskich, czyli kraje, które wiodą prym w tym procesie szczepienia, że proces szczepienia można no, umasowić, tak? Nie wiem, czy pewnie widzieliście państwo te obrazki z takich dużych hal, w których znajdują się stanowiska do szczepienia. No, jeśli to porównamy z obrazem gabinetu lekarza rodzinnego, do którego przychodzą pacjenci zaproszeni tydzień wcześniej w celu zaszczepienia, no to można sobie wyobrazić, że tempo szczepienia się różni, tak? Czyli innymi słowy, można dużo szybciej wyszczepić populację dużego zakładu pracy, nawet z członkami rodzin, jeśli ten proces zostanie zorganizowany w taki bardziej masowy sposób. Natomiast jeśli powierzymy to zadanie istniejącym placówkom, w szczególności małym, no to będzie po pierwsze to bardzo długo trwało, a po drugie będzie to paraliżowało dodatkowo funkcjonowanie tych placówek. Także chcielibyśmy, jeśli uzyskamy od państwa takie wsparcie, chcielibyśmy wystąpić do rządu z konkretną propozycją no, uruchomienia tego typu możliwości. Jak wiadomo, w wytycznych, nie wytycznych, tylko przepisach opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia mowa jest o określonych warunkach prowadzenia szczepień. Musimy się im przyjrzeć i zobaczyć, w jaki sposób te warunki mogłyby być na przykład do powtórzenia na terenie zakładów pracy, tak? Także chcielibyśmy tego typu działanie uruchomić, oczywiście jeśli od państwa dostaniemy swego rodzaju wsparcie. Następne pytanie też pani Magdaleny a propos szczepionek. No więc tak, znaczy znowuż, jeśli będzie z państwa strony zainteresowanie, to jesteśmy w stanie podjąć takie dyskusje z jako pracodawcy z firmami, które dostarczają szczepionki, ale generalnie musimy najpierw określić,
ilu pracodawców byłoby chętnych do zgłoszenia tego typu zapotrzebowań. W każdym razie faktem jest, że czas na zgłoszenie tego typu zapotrzebowania, na szczególności jeśli to miały być duże ilości szczepionek, no, będzie upływał wiosną, także musimy dość szybko w ten sposób zareagować. Także będziemy zabiegać o to, żeby pracodawcy, różne firmy zgłosiły swoje zdanie, czy są chętne tego typu przedsięwzięcie podjąć u siebie. A drugim elementem tego przedsięwzięcia jest to, żeby spróbować zmienić status tej usługi szczepienia na grypę, żeby to było bardziej przyjazne, jakby powiedzieć, z punktu widzenia podatkowego. Oczywiście to jest ten czas, ja tylko uzupełnię wypowiedź kolegi, że na przykład przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych jest tak zwana grupa zakupowa SSP i oni w ostatnich dniach informują, że to jest ostatni czas na składanie zamówień, żebyśmy dostali po prostu szczepionki, mówię o szczepionkach oczywiście, na grypę już na następny sezon. Także mamy pewne możliwości, żeby Państwu pomóc, ale ten czas nieubłagalnie niestety mija i dlatego ważne jest, żebyśmy no, po tym ciężkim czasie covidowym no, wrócili do tych tematów, które może zostały zaniedbane, tak jak sprawa przez wiele lat nie mogła znaleźć dla siebie temacie mówię właśnie szczepionek przeciw grypie. Także tak jak kolega powiedział, bardzo prosimy o aktywność. My wiemy, że właśnie takie sieci, które są też pracodawcy HRP, LuxMed, Medicover, Enelmed i wszystkie inne, już w tej chwili składają zamówienia, mają pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o liczbę zamówionych z tych szczepionek grypy, ale to jest naprawdę ten czas. Chyba dojrzeliśmy już po tych covidowskich sytuacjach do tego, żeby zwrócić uwagę również na szczepionki przeciwko grypie. Szanowni Państwo, jeżeli już nie ma więcej pytań, to pozwólcie, że w imieniu pracodawców serdecznie podziękuję Państwu za udział. Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi Adamowi Kozierkiewiczowi, że mam nadzieję bardzo, ja zawsze z wielkim uznaniem Państwo już kolejny raz słyszycie, wysłuchuję różnych prezentacji i wsłuchuję się w słowa naszego kolegi, który ogromne ma doświadczenie, a dzisiaj powiem tak, serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie pracodawców RP przeciw COVID-19. Bardzo liczymy na wspólne z Państwem, że wspólnie z Państwem przygotujemy strategię, która się nazywa Pracodawcy przeciw COVID-19. Bądźcie z nami w kontakcie, naprawdę liczymy na tą współpracę, bo my możemy różne przedsięwzięcia proponować, ale bez odpowiedzi z Waszej strony, bez Waszej aktywności staje się to po prostu niepotrzebne. A chcemy spożytkować ten ciężki czas dla dobra kolejnych, nie boję się tego powiedzieć, pokoleń naszego wspaniałego społeczeństwa. Serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy uczestniczyli i do zobaczenia przy najbliższej okładze. Kłaniam się Państwu. Adam Kozierkiewicz i Andrzej Mądrala. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.